Witajcie w dzisiejszym odcinku. Jestem u Szymka na polu. Przyjechałem zobaczyć, bo sieje soję. Ja nigdy soi nie siałem i tu ogólnie chyba mało soi się sieje na moim terenie. Dlatego zobaczymy, jak to wygląda. Dobra sprawa, wiąże azot z powietrza, roślina bobowata. Cześć. Cześć. Akurat te najmniejsze kawałki mi zostały. Dlaczego soja, Szymek? No tak wymagania teraz wiesz. Jako, ale jako płodozmian też dobre, jak jest zboże na zbożu, nie? Tak głównie by się przydało zmienić. Ekoschematy. Ekoschematy? Nie słyszałem. No, powinieneś. Właśnie trochę to długo schodzi z tym wszystkim, ale... Ale to trzeba tak jakby zaprawiać? Takie tak. Szczepy bakterii? Szczepy bakterii to z Afryki przyszły. Z Afryki te bakterie, cholera. Niedobrze. Ale widzę właśnie, że tu kultywatorowane raz było. Trzy razy. A trzy razy? A dlaczego aż tak? No bo było mokro i to wszystko rośnie, nie? Aha. A to jest taka, akurat takie pole, że tu już wszystko jest. Tam z tamtej strony jest glina, na środku w sumie też gliny, a tutaj piasek. A na czerwono co nam bryga? Dwójnik odręcznego. Widzicie, jak się kurde kurzy? Dobrze. Dobrze czy niedobrze? Kiedyś dziadki mówiły, że jak się kurzy, to może będzie plon, nie? Ale na piasku to chyba nie bardzo. Najgorsze pole, jakie mam. To jak sypnie 2-3 tony, to już jest chyba niezły plon z soi. Nie wiem, trzeba się widzów pytać. Widzowie, jaki tam z soi dobry plon jest? A ile ustawiłeś siewnik? Na ile kilogramów? 128. 128 kg. Kombajn jak trzeba, normalnie tak jak zboże się to muci? No chyba jak rożki, jak te fasole, nasze fasole. Jak upiny chyba, nie? Ale ponoć ma być równo, bo to nisko ma stronę. Ale nie wiem, powiem ci jak będziemy kosić to. Będziesz wiedział wszystko. No na tym polu było fajnie, jak żeśmy kosili zboże. No to był pierwszy rok tego pola u mnie, nie? I to tak na, że tak powiem, wzięte na szybko. No i chwasty były. Nie znałem pola, nie? Tak. Teraz poprawimy takim troszkę systemem popowatym. Może coś się poprawi w glebach. Jak coś urośnie. Wapno siałem. No i zobaczymy. Bo tutaj nawozu nie trzeba dużo sypać pod to, nie? Nie wiem. Wiesz jaki był teraz rok z nawozami, także... Właśnie. Ekologia. Bo i tak chyba za zboże pieniędzy nie będę w tym roku. Patrzcie jaka góra, kurde. Z góry to by nasi tak zostało, a pod górę to by wyleciało, nie? A pod górę, no tak. Tu jest najlepsza ta góra. Będzie się kopał? Nie, bo glina zajmujemy jest. Zajmujemy mu połóweczki, bo... To się grzebie. Soję jakoś trzeba zaprawić i od razu wysiać. Nie może długo być, kurde, bo to jakieś kultury bakterii, może żywe nawet. Ja też muszę coś zmienić, bo nie może być zboże na zboże, taka trójpolówka. Kiedyś to jeszcze były ziemniaki, a teraz to...
pędem i nopędem. No, a jak myślicie, jaka cena będzie za zboże żniwa? Bo kurde, opryski, nie opryski, później nawozy, kombajn. Także też myślę coś, żeby pole odpoczęło chyba na następny rok. Bo to tak dalej być nie może. No i zostałem sam, kurde. Dobrze, że jesteście ze mną. Wilki się u mnie pokazują w tych rejonach. No kto to słyszał, żeby wilki były, kurde. Rysie, kuny, jenoty to jeszcze, ale wilki? Dobra, stary. To ja tu na deszczu moknę. Wilki jakieś. Ale szybko to idzie. Hektar momentalnie zasiany. 128 kg. Czyli 2 hektary spokojnie można objechać tym siewnikiem. Jak się go zasypie do pełna. Dobra. A z jaką siejemy prędkością? 12, 13 prawie. 13 na godzinę. Momentalnie, kurde. Idzie, właśnie mówię, że... Z broną aktywną nie idzie porobić, nie? A kupować bronę aktywną dlatego, żeby, że mam, wiesz, 8 hektarów tylko ciężkich ziem, no to trochę lipa, bo mam ponad 40 lekkich, nie? I mordować się z broną aktywną na lekkich glebach, wolniej jeździć, to nie ma sensu, to lepiej się pomordować na tych bryłach i wałem dogniatać, nie? Trzeba buta włożyć, żeby to nie przypierdzi, nie? Na takich kawałeczkach to wiesz. Zrób sobie może jeszcze jeden poprzeczniak, to nie będziesz wjeżdżał nie, na ten. Nie, będę już jeździć. Tak to nic nie urośnie. A wiesz, tu trzeba materiał siedmio trochę. Ja to zawsze mam tak, że jak zboże ma być tanie, bo będzie tanie zboże, nie? Hmm. To sieje sobie wynalazki takie, żeby poprawić glebę. No właśnie. Których nie ma jakichś tam zysków za nasiona, ale zostawiają coś w glebie, nie? No już masz gdzieś jakiś, wiadomo gdzie to się sprzedaje, zbyt jakiś? W tym momencie to dużo będzie soli, także zbyt się znajdzie. A tutaj co, chcesz zabrać to na raz? Nie. A dlaczego nie? Lepiej zrobić mijaka, niż zrobić nakład. Ja jestem tak nauczony. Jak zrobisz sobie takiego mijaka, to nie zaszkodzisz, nie? To tak ci mało urośnie. A jak zrobisz nakład, ci się powali w tym miejscu, albo urośnie jakaś, wiesz... Będziesz miał podwójne sianie, nie? To ci urośnie jakiś drobiazg na sieniu albo mech. No i tyle. Chociaż tutaj pomagam, nie przewiduję zbytniego plonu, ale... Wiesz jak w tym... Nie sprawdzasz, a siewnik masz zasypany do pełna, to wiesz, że tam no, ciągle coś jest. Jeszcze jest. Jak się ładnie robi na piasku, brył nie ma, nie? To do ziemniaków by było dobre, bo brył by nie było, nie? Ja nie wiem, czy by ziemniaki urosły. Ale bo urosły, to by cię dziki zjadły, nie? No tak, bo las wszędzie dookoła. Jest tej dziczy. Ale nie boją się ludzi w ogóle. No i ciemno prawie, także... Oni mają większe prawa niż rolnik w tym kraju. Tak. Dziki i bobry, nie? Dziki, bobry, sarny, jelenie. Lisy, kuny, jenoty. Także cóż, chyba się z Szymkiem pożegnamy, lecimy do domu. Dzięki Szymek, powodzenia. Na razie jeszcze, troszkę roboty nie czeka. Cześć. Więc cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!